Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa oraz Rafał Sadok. Wspólnie. Mamy piątek z jednej strony, 22 grudnia, czyli podsumowanie tygodnia, no ale też myślę, że pewnie parę słów się pojawi patrząc z perspektywy roku, tak? No bo mamy też końcówkę roku. Nie przedłużając, przechodzimy już do wykresów. Pierwszy tradycyjnie euro-dolar, który po raz drugi atakuje, ponieważ w zeszłym tygodniu też maksima zbliżyły się do ceny 1,1050, to jest według mnie opór, przynajmniej w przeszłości aktywność podaży w tym miejscu była widoczna, więc ja zakładam, że tutaj może być ponowienie takiego scenariusza i mamy też informację, że mniej więcej od listopada to już jest, jak liczę, trzecie podejście, tak, do próby wyjścia na dalsze umocnienie wspólnej waluty europejskiej. Jeżeli się uda, no to 1,12 to są najbliższe możliwe ograniczenia. Ja narysowałem tu taki kształt, który pasuje do jednej z klasycznych formacji odwrócenia, czyli głowy z ramionami. Daleko jeszcze jest do jej materializacji, bo oczywiście notowania musiałyby się bardzo mocno skierować na południe z kierunku linii szyi, czy tej poprowadzonej po dołkach koloru zielonego, więc jest to raczej temat na kolejne nasze spotkania, jeżeli w ogóle, więc na razie ja bym się skupił na 1,1050. Jeśli chodzi o ostatnie dni, no to widać wyraźnie, że dolar znajduje się w defensywie. Trochę zachowanie rynku zaskakujące z tego względu, że poznawaliśmy de facto na przestrzeni ostatnich dni tylko i wyłącznie jastrzębie komunikaty ze strony Fedu. W ubiegłym tygodniu amerykańska rezerwa federalna oczywiście zmieniła swoją retorykę, uwzględniła możliwość obniżek stóp procentowych w przyszłym roku, no ale Fed mówi o 3 obniżkach, a rynek o 5-6. I te komentarze, jakie pojawiały się z Fedu na przestrzeni ostatniego tygodnia, bardzo jasno chciały tak utemperować te rozbudzone oczekiwanie na szybkie cięcia stóp procentowych, no i raczej wskazywały na to, że okej, obniżki stóp procentowych są możliwe, ale bardziej prawdopodobne w drugiej połowie roku, czyli no nie ma co liczyć na to, że tutaj szybko Fed przejdzie do cięcia kosztu pieniądza. Mimo to no, euro-dolar dalej zyskiwał, po części też na skutek słabszych danych, jakie poznaliśmy, bo na przykład wczoraj, jeśli chodzi o trzeci szacunek wzrostu gospodarczego za trzeci kwartał, poniżej wcześniejszych szacunków, także konsumpcja indywidualna była niższa i te dane jak najbardziej wpisują się w scenariusz takiego umiarkowanego spowolnienia gospodarczego. Zatem Fed, przeciwdziałając dekoniunkturze, mógłby tutaj obniżać stopy procentowe. Zatem ja bym tutaj absolutnie jeszcze nie przekreślał amerykańskiej waluty, bo tak jak powiedzieliśmy, przedstawiciele Fedu są jastrzębi. Dane generalnie, jeśli porównamy chociażby amerykańską gospodarkę do europejskiej, no to w Stanach Zjednoczonych ta koniunktura jest relatywnie lepsza. No i ciężko mi znaleźć argumenty, które by przemawiały za zdecydowanym wyjściem na północ, no bo ta koniunktura w Stanach po prostu się lepiej prezentuje. Jedynym takim argumentem, który mogę sobie wyobrazić, to jest nieoczekiwane i szybkie złagodzenie retoryki ze strony EBC. Jeśli Fed komunikowałby, że obniżki stóp procentowych mogą tylko nastąpić w drugiej połowie roku, a Europejski Bank Centralny no szybko złagodzi swoją retorykę i powiedzmy na wiosnę zacznie tutaj coś mocniej działać, no to euro z tego tytułu silniej straciłoby na wartości. Póki co Europejski Bank Centralny komunikuje, że no obecny poziom stóp procentowych jest wystarczający do tego, żeby sprowadzić inflację do celu i nie ma jeszcze tych dywagacji. Musiałyby tutaj zajść jakieś silniejsze zmiany w retoryce obydwu banków centralnych po dwóch stronach Atlantyku. Kolejny instrument to już jest bliżej naszego podwórka, czyli EURPLN. Tendencja spadkowa wyhamowała, to myślę, że już można śmiało o tym powiedzieć, bo mamy trzeci tak naprawdę tydzień, gdzie notowania mamy świecę obok świecy. Cena wykres zostawia nam zarówno górny, jak i czasami dolny cień, więc pojawia się presja na to, żeby ta tendencja aprecjonująca naszą walutę dziś tutaj chociaż na chwilę odpoczęła. Korekta, jeżeli o niej mielibyśmy to wspomnieć, i raczej z kategorii krótkich, notowania nie podskoczyły do przedziału 4,37 4,39, więc droga w kierunku 4,25 według mnie cały czas jest otwarta. Tutaj bym się spodziewał jakiejś większej aktywności popytu, przynajmniej takową znajduję patrząc na lata 2018-2019. Jeśli chodzi o złotego, no to generalnie polska waluta ma za sobą świetny 2023 rok. Patrząc z fundamentalnego punktu widzenia, jak najbardziej ta tendencja o 2024 może się utrzymać, bo Rada Polityki Pieniężnej jest bardziej jastrzębia chociażby od innych banków centralnych, szczególnie jastrzębia się stała po wyborach, no i tutaj nie mówimy o obniżkach 100%, a zarówno w przypadku Fedu, jak i Europejskiego Banku Centralnego mogą one wydarzyć się wcześniej. Jeśli taki scenariusz by się zmaterializował, to jak najbardziej złoty może zyskiwać na wartości. Pamiętajmy także, że odblokowanie środków unijnych i fizyczna ich wymiana to też będzie czynnik, który po prostu spowoduje napływ euro i trzeba będzie, że tak powiem, kupić złote. Zatem to też będzie czynnik, który będzie wspierał notowania polskiej waluty. Poprawa wizerunku giełdy papierów wartościowych w Warszawie także powinna sprzyjać silniejszemu napływowi kapitału. Zatem z takiego średnioterminnego punktu widzenia trudno tutaj na obecną chwilę wieścić jakieś negatywne scenariusze dla złotego. Temat surowcowy zwykle rozpoczynamy od złota, więc nie inaczej tym razem. Złoto w ostatnich tygodniach naruszyło bardzo poważnie poziom 2060. Jest to opór, który od blisko 3 lat funkcjonuje na wykresie tygodniowym. Ten tydzień to jest kolejne podejście do tej żółtej strefy. Uwzględniając wysokość aktywności popytu w tym tygodniu, czy też wysokość samej tygodniowej świecy, ja bym spróbował domniemywać, że powoli powinna ta cena gdzieś tutaj zatrzymywać się w tym obszarze 2060-2070. Jeżeli tak, to wyjście powyżej nazwałbym coś w stylu fałszywego wybicia, wypadkiem przy pracy, jak zwał, tak zwał, ale na pewno jest to nieudany rajd kupujących, co może oczywiście się na nich zemścić i dalej pozostaniemy na złocie w tej konsolidacji, którą trwa od dobrych 3 lat. Poziomy najbliższe, o których warto było wspomnieć, 1960 i tutaj w zeszłym tygodniu mieliśmy minima i to stąd kupujący próbują kolejnej próby ataku na żółtą strefę. Wielokrotnie podkreślałem w ramach naszych spotkań, że luzowanie polityki monetarnej, którego będziemy doświadczać w przyszłym roku, stwarza środowisko bardzo pozytywne do wzrostu notowań złota. Wystarczy przypomnieć sobie tylko 2022 czy na pierwszą połowę trzeciego roku, kiedy jeszcze polityka monetarna była bardzo jastrzębia, banki centralne zacieśniały warunki monetarne i bardzo istotnie ciążyło to notowaniom złota. W przyszłym roku będziemy mieli do czynienia z sytuacją odwrotną, bo inflacja pozwala na obniżki 100%, i jeśli one się będą materializować, a wcześniej oczywiście oczekiwania tutaj co do cięcia kosztu pieniądza będą się utwierdzać, to jak najbardziej złoto tutaj może na trwale wyjść powyżej $2000 za uncję. Taki scenariusz wydaje mi się bardziej prawdopodobny niż kontynuacja konsolidacji, w której pozostajemy od tych 3 lat. Temat ropy. Dość dużo komentarzy, zarówno tych fundamentalnych, jak i technicznych, Państwo zapewne znajdziecie w serwisach informacyjnych. Patrząc z mojej perspektywy, czy to wykresu dziennego, czy też tygodniowego, to mamy cały czas tą serię niższych szczytów i niższych dołków. To trwa od poziomu tam $93-94 i tutaj mogę sięgnąć do praktycznie całego tego kwartału. Ostatni okres, to jest element korekcyjny. Podejście pod 74 i myślę, że jeżeli tutaj pojawi się większa aktywność podaży. Mamy jakiś pierwszy sygnał, bo dosłownie 2 dni temu pojawiła się znacząca formacja z dużym górnym cieniem, która ma swoją nazwę w postaci formacji spadającej gwiazdy. W tym miejscu może to być zapowiedź kolejnej fali wyprzedaży tego surowca, więc takie poziomy jak 67 czy 64, patrząc z perspektywy wykresu na przykład tygodniowego, mnie za bardzo nie zdziwią, ale też nie mogę wykluczyć oczywiście próby ataku na $82, ale trend raczej sprzyja posiadaczom krótkich pozycji. Ostatni tydzień przyniósł wzrost notowań czarnego złota z tego względu, że wzrosło ryzyko zagrożeń dostaw, bowiem ataki w basenie Morza Czerwonego przekładają się na wydłużenie trasy, dostawy surowców do Europy, transportu surowca. To z kolei może spowodować krótkoterminowe zaburzenia w podaży, ale tylko krótkoterminowe, zatem nie spodziewałbym się, że może jakoś to bardziej fundamentalnie wpłynąć na rynek ropy w 2024 roku. Generalnie te bardziej fundamentalne czynniki powinny sprzyjać stabilizacji cen surowca na niskich poziomach, bo kraje OPEC spierają się odnośnie tego, jak ma wyglądać produkcja w przyszłym roku. Na początku grudnia było już dużo sporu odnośnie tego, jak mają wyglądać limity produkcyjne, ale per saldo pod naciskiem Arabii Saudyjskiej udało się uzyskać jakieś wspólne porozumienie. Tymczasem dowiedzieliśmy się w ostatnich godzinach, że jeden, co prawda mniejszy producent ropy, Angola, zdecydowały się na opuszczenie kartelu po 16 latach. Oczywiście produkcja nie będzie to wiązało się z silnym wzrostem wydobycia w skali światowej, aczkolwiek obrazuje, jak duże są spory wewnątrz kartelu i jak ta jedność może się rozłamywać na początku przyszłego roku. I cały czas tutaj są obawy o nadpodaż surowca, że inni producenci ropy po prostu będą wydobywali więcej tego surowca. Będzie trudno przerobić, który się pojawi z początkiem 2024 roku. Zatem to jest czynnik, który powinien raczej stabilizować notowanie na niskich poziomach, niż tutaj sprzyjać kontynuacji wzrostów. Wchodzimy w świat indeksów. Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, S&P 500. W tym tygodniu jako chyba ostatni z tych głównych indeksów wchodził na nieznane terytoria, chociaż to wejście to bym raczej nazwał na razie naruszeniem, mowa o poziomie 4800. Ostatni szczyt już weryfikuje początek 2022 roku, więc mamy nowy punkt odniesienia, więc całe te wzrosty trwające od jesieni ubiegłego roku możemy spokojnie nazwać impulsem wzrostowym. To, co zwraca moją uwagę, to jest oczywiście bardzo duża aktywność byków w ostatnich kilku tygodniach. Ja to zaznaczyłem kolorem pomarańczowym i jednocześnie odniosłem te wzrosty, ten obszar do poprzednich fal wzrostowych. One niekoniecznie były impulsami, raczej korektami, ale tutaj chodzi o pokazanie, że w tej skali, a obserwujemy wykres w skali tygodniowej, powoli wyczerpuje się potencjał na dalsze wzrosty, przynajmniej bazując na długości historycznych swingów wzrostowych. Więc może się okazać, że 4800 to jest ciekawe miejsce na pojawienie się korekty i w takich kategoriach bym podchodził do tego instrumentu. 4550, zamiana szczytów w dołek, dość częste zjawisko na wykresach, więc dopuszczam możliwość, że jeżeli niedźwiedzie się obudzą pomimo pogody, którą mamy za oknem, to jest przestrzeń, którą będziemy omawiali w kolejnych naszych spotkaniach. Oczywiście, uwzględniając tak spektakularne wzrosty, jakie doświadczyliśmy na rynku akcyjnym na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy, częściowa realizacja zysków, korekta byłaby czymś zdrowym, aczkolwiek widać, że zapędów za bardzo do niej nie ma, mimo tego nawet jakie jastrzębie komentarze pojawiają się ze strony Fedu, które próbują ostudzić te oczekiwania na rychłe cięcia stóp procentowych. Tak jak mówiliśmy przy dolarze, raczej wskazuje to, że będzie to druga połowa roku niż wiosna 2024 roku, a mimo to indeksy dalej zyskują. To też jest pokłosiem spadku rentowności obligacji skarbowych. Amerykańskie dziesięciolatki już głęboko poniżej 4%, zatem kapitał cały czas może spokojnym strumieniem przepływać od rynku długu właśnie w kierunku cen akcji. Zakładając, że jak najbardziej inflacja będzie pozostawała w trendzie spadkowym, że będzie wpływało to na obniżenie kosztu pieniądza. Oczywiście gospodarstwa domowe, firmy będą płaciły w związku z tym mniejsze odsetki, te warunki finansowania będą lepsze, też gospodarka powinna odbijać przy wyższej inflacji. Ja tutaj z przychylnym okiem też patrzę na 2024 rok, jeśli chodzi o rynek akcyjny, choć oczywiście tutaj jakaś korekta na początku może się wydarzyć, o tyle perspektywy pozostają dobre i jeśli by się wydarzyła, na pewno dla dużej części uczestników rynku byłaby tylko okazją do kupowania przecenionych akcji. Bliżej naszych parkietów jest DAX, który w tej chwili Państwu prezentujemy. No, DAX szedł na nieznane terytoria i przebywa tam od 2,5 tygodnia. Obecny tydzień raczej mizernie wygląda w relacji do poprzednich, ponieważ jest to układ, no, można powiedzieć świecy w świecy. W terminologii analizy technicznej, szczególnie jeżeli ktoś używa wykresów barowych, to można by nazwać to inside barem, czyli taki krótki okres odpoczynku. Ja mam naniesioną siatkę zniesień Fibonacciego, które są właściwie w tej chwili, prezentuje rozszerzenie ostatniego i korekty w porównaniu do bieżącej serii białych świec i powoli zbliżamy się do pierwszego ograniczenia geometrycznego, czyli linii 127%, to są okolice 17 200 punktów. To jest oczywiście próba oszacowania, gdzie podaż może się pojawić. Nie brałbym tego za żaden pewnik, bo tak naprawdę przyszłości nikt nie zna. O wiele łatwiej jest w przypadku tego typu struktur, kiedy dany instrument wchodzi na nieznane obszary, wskazać, gdzie może być koniec korekty, jeżeli takowa miałaby się pojawić. Tutaj pierwszym kandydatem, i zwykle tak należałoby do tego podchodzić, to jest przełamany szczyt, czyli ten, do którego sięgam tutaj w okresie wakacyjnym, czyli 16 600. Spadki poniżej tego poziomu dopiero zmuszą inwestorów do tego, żeby spojrzeć się na niższe wartości. Do tego czasu trend może dalej spokojnie trwać. Jeśli porównamy chociażby niemiecką giełdę do amerykańskiej, no ta ostatnia na przestrzeni ostatniego miesiąca wyraźnie nadganiała dystans. Ostatni tydzień no to takie większe uspokojenie, można powiedzieć trochę więcej tego paliwa, jakie zapewniały banki centralne, zostało ograniczone, jeśli chodzi o EBC, bo tutaj on utrzymał dość jastrzębi przekaz, relatywnie bardziej niż Fed, i to ograniczyło ten potencjał wzrostowy. Dodatkowo no, większa zależność od koniunktury w Chinach no, też może w najbliższym czasie sprawiać, że te amerykańskie spółki no, będą faworyzowane przez inwestorów, bo chociażby dzisiaj Hang Seng spadał o 1,5%. Chińskie władze coraz mocniej regulują swoje spółki technologiczne. Tym razem ofiarą padły gry mobilne. Tencent chociażby tracił dzisiaj 16%. Zatem spółki chińskie, no dalej, tamtejsza gospodarka dalej może odczuwać szereg problemów, a oczywiście niemiecka w większym stopniu jest z nią skorelowana. Także uwzględniając to, że retoryka Fedu jest bardziej gołębia niż EBC, ja bym obstawiał, że to właśnie amerykańskie indeksy, być może te mniejsze spółki, bo koniunktura gospodarcza jest relatywnie lepsza, mogą lepiej zachowywać się w porównaniu do europejskich. Tutaj ten dystans, który nadganialiśmy na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy, no może powoli się wyrównywać, bądź też właśnie amerykańskie spółki mogą wyglądać lepiej. Na koniec zostawiliśmy polski parkiet reprezentowany przez WIG20, który w tym roku rzeczywiście też imponuje wzrostami, bo rok rozpoczęliśmy, może inaczej nie rok, ale bardziej jesień ubiegłego roku w okolicach 1350 i to jest miejsce, które jest dość dobrze znane posiadaczom długich pozycji. Patrząc na ostatnie naście lat, no to rzeczywiście byki w tym miejscu rozpoczynały swoją szarżę. Często kończyły ją w obszarze, który mam tu zaznaczony na pomarańczowo, czyli 2400-2600. Nie da się jednoznacznie wskazać, która z tych cen jest istotniejsza, więc ja bym to potraktował jako pewnego rodzaju przedział, czy też opór dość szeroko traktowany. To, co na pewno wzbudza próbę albo chęć porównania, no to zwróćcie Państwo uwagę na to, gdzie nasza giełda jest w relacji oczywiście do zachodnich parkietów. My jesteśmy cały czas poniżej, to mocno poniżej przeceny z roku 2007-2008, którą zachodnie giełdy mają już dawno za sobą, więc żebyśmy szukali jakichś porównań, no to nasza giełda, czy też WIG20 powinien być powyżej 4000. Tak nie ma. I mam dziwne przeczucie, że może być lekki problem, żeby wyjść powyżej 2600 na początku przyszłego roku, a czy to się wydarzy, no to myślę, że w kolejnych spotkaniach będzie jeszcze okazja, żeby móc to weryfikować. No ja chyba jestem większym optymistą, jeśli chodzi o nasze krajowe podwórko. Oczywiście WIG20 pozostawał w niełasce inwestorów na przestrzeni ostatnich lat. Niewiele tam się działo, poruszaliśmy się w trendzie bocznym, aczkolwiek zmiany, które zaszły na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy, wydaje mi się, że jak najbardziej mogą sprawiać, że duża część inwestorów zagranicznych będzie chciała kupić polskie bardzo tanie akcje, bo gdy popatrzymy na wskaźnik cena do zysku, no jesteśmy generalnie na poziomach z okolic 2008 roku. Także polskie akcje są tanie nie tylko wobec tych z krajów rozwiniętych, ale również także wobec tych z rynków rozwijających się. Oczywiście po wyborach pojawiło się dużo optymizmu. Trochę ten optymizm później przygasł ze względu na zamieszania związane z Orlenem, no ale w mijającym tygodniu dowiedzieliśmy się, że poznaliśmy założenia budżetowe na przyszły rok, no i suma, jaka ma wpłynąć z tytułu dywidend ze spółek Skarbu Państwa do budżetu, jest dość znaczna. Zatem te dywidendy będą wypłacane. To powinna być dodatkowy czynnik taki atrakcyjny dla inwestorów i skłaniać do zakupu spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zatem mamy już kolejny element, który powinien sprzyjać odbiciu cen akcji, a abstrahując już od potencjalnego odpolitycznienia decyzji podejmowanych przez nie, pojawia się także też kolejny, trzeci, a mianowicie mówiliśmy dość pozytywnie o złotym, mówiliśmy o tym, że Narodowy Bank Polski może być bardziej jastrzębi od innych banków, zatem zakładając sytuację, w której złoty może mieć tą tendencję aprecjacyjną, z punktu widzenia inwestora zagranicznego jest to kolejny dodatkowy czynnik, który przemawia za lokowaniem środków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie czy w Polsce. Zatem wydaje mi się, że to postrzeganie krajowego podwórka, poprawa jego postrzegania może być długotrwała i to, co widzieliśmy na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy, jak najbardziej ma szansę być kontynuowane generalnie w 2024 roku. To tyle, co przygotowaliśmy na dziś. Serdecznie dziękujemy za możliwość przedstawienia swoich opinii na przestrzeni całego roku. Będziemy starali się tak mocno, jak to jest możliwe, przybliżać Państwu wszystkie zagadnienia związane z rynkami finansowymi także w przyszłym roku. Ja serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję również, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.